Kochani, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj jak co tydzień przychodzę do Was z haulem zakupowym. Nie będzie to haul zakupowy z Lidla, ponieważ dziś zrobiliśmy zakupy w Aldi. Bardzo wielu Niemców robi właśnie zakupy w tym sklepie, w Aldi, więc chcieliśmy sprawdzić, czym różnią się towary Aldim od towarów w Lidlu. Oczywiście interesowały nam również różnice w cenach, więc zaraz pokażę Wam, co kupiliśmy. Na zakupy wydaliśmy 85 euro, ale tych zakupów jest dzisiaj dużo mniej niż zazwyczaj, więc zaraz sami ocenicie, czy za 85 euro kupiliśmy dużo, czy mało. Zanim przejdziemy do haulu, to chciałabym Wam pokazać rachunek. Tak jak widzicie, wydałam 85,72 euro, ale zobaczcie, że ten rachunek naprawdę nie jest zbyt długi, więc i produktów nie ma za dużo. No i będąc w Aldi, wzięłam również gazetkę, więc zaraz sobie przejrzymy, co takiego jest w Aldi, czego nie ma w Lidlu. W Aldi możecie kupić naprawdę bardzo fajne rzeczy, nieraz właśnie na promocji są kurtki, buty, piżamy, różne rzeczy w bardzo dobrych cenach i tutaj na pierwszej stronie widać, że będzie kurtka przeciwdeszczowa dziecinna za 9,99 i promocja zaczyna się od 4 października. Oni bardziej tak stawiają właśnie na jakieś takie tekstylia, bo powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o wybór produktów spożywczych, to w Lidlu jest on dużo większy. Na pierwszych stronach w gazetce mamy warzywa i owoce, no i nie ma niestety tutaj podanych cech, pisze tutaj tylko, że to są beste price, ale cen niestety nie ma. Następnie mamy tutaj jakieś mięsko mielone, 3,49, to nie jest jakaś atrakcyjna cena. Tutaj takie podudka z kurczaka 2,49. Tutaj takie mięsko z kurczaka, tak jak widzicie, niby minus 22% przeceny 3,49, to też nie jest żadna promocja. I powiem Wam szczerze, że w Aldim dość wysokie są ceny i patrzcie, tutaj im do warzyw zaplątało się Haribo. Powiem Wam, że takie właśnie świąteczne ciasteczka, świąteczne wypieki pojawiają się często dużo wcześniej przed Bożym Narodzeniem i tak jak widzicie, takie są ceny, marcepan 75 centów. Tutaj mamy również takie ciasteczka, ja lubię te ciasteczka właśnie, one są cynamonowe, euro 26. Takie ceny są słodyczy w Niemczech, jakbyście byli zainteresowani. Oni bardzo lubią gotowe takie pierniczki i tak jak widzicie, tutaj nie jest pakowanych dużo, kilka sztuk, 84 centy, tutaj polewane w czekoladzie euro 52. A tutaj mamy już takie typowo właśnie świąteczne ciasteczka. Te są bardzo smaczne. Jeśli kiedyś je zobaczycie w Aldi czy w Lidlu, to serdecznie Wam je polecam. One są takie korzenne, naprawdę bardzo smaczne. Następna strona i tak jak widzicie, tutaj mamy już pieczywko. Chlebek za 1,19 euro, ale on z pewnością jest bardzo malutki. Bułki takie do wypieczenia w piekarniku 89 centów, więc to jest normalna cena. Tutaj również inne rodzaje chleba 1,19 euro, ale gramatura jest 500 gram, więc to są takie dość małe chlebki. Tutaj jeszcze inny chlebek za 1,59 euro. Oni sami nie wypiekają, oni po prostu przywożą takie półprodukty do wypieczenia i po prostu sprzedają takie ciepłe z półek. Co tu mamy następnie? Następnie mamy orzechy euro 29. Cóż tu jeszcze takiego interesującego? I widzicie, tutaj zaplątało im się wino. Wino 1,19 euro, ale to są malutkie buteleczki, żebyście nie myśleli, że to są takie 0,7. Co tutaj jeszcze mamy? Bio sok pomidorowy, pyszne są te soki, naprawdę te soki są bardzo dobre. 99 centów taki sok.
Cóż tu dalej mamy? Tak jak widzicie tutaj w tej gazetce więcej kuponów, jakichś promocji, akcji niż samych produktów. Tutaj mamy jakieś jogurty, Red Bull Euro 59, puszka, jakby kogoś interesowało. W Aldi dostaniecie również takie przybory malarskie, tak jak widzicie, farba. Farba do malowania 19 euro. Mają nawet jakieś pędzle, jakieś klamki, tego typu rzeczy. I w ogóle chyba ten tydzień będzie taki majsterkowicza, bo tak jak widzicie, jest więcej takich produktów. O, to fajne, za 6,99 czapka ze światełkiem. Takie rzeczy również mają w Aldi. Tutaj mamy już rzeczy dla dzieci. Tak jak widzicie, gumiaczki za 11,99. Cóż tu jeszcze mamy? Takie buciki skórko podobne za 14,99, ale z całą pewnością w Polsce również macie takie produkty. No i ta kurtka z pierwszej strony gazetki za 9,99. Tutaj ciąg dalszy majsterkowania, różne takie rzeczy do domu. Także nie będziemy się rozwodzić i patrzeć cen. Tutaj są takie rzeczy do kuchni i powiem Wam, że tego nie widziałam, a to fajne jest, bo to 34,99 to jest taka kamionkowa foremka, może służyć do pieczenia chleba, ale również do takich właśnie zapiekanek, tak jak tutaj jest na obrazku. Tutaj również inne rzeczy do kuchni, jakieś pudełeczka, foremki, garnki. Taka frytownica, która smaży gorącym powietrzem, więc smażycie wszystko bez użycia tłuszczu, więc zdrowo i smacznie, 49,99. Czajnik, toster, 24,99, takie ceny. Tutaj mamy nawet jakieś kwiatki, ale ja kwiatków dzisiaj w Aldi nie widziałam. Tutaj są jakieś produkty do sprzątania i worki do odkurzaczy za 3,99. Ten brew, powiem Wam, że jest w Niemczech dość drogi, tutaj 1,99 euro, ale on normalnie kosztuje ponad 2 euro. Następnie mamy jakąś pościel, koce, poduszki, świeczki nawet. Powiem Wam, że ja z tego asortymentu nic nie widziałam na półkach. Ale też byłam pierwszy raz w Aldi na zakupach. Byłam wcześniej w Aldi, robiłam zakupy, ale powiem Wam, że niechętnie tam chodzimy. Wolimy do Lidla, bo tam wszystko wiemy, gdzie co leży, nie musimy szukać. Zakupy naprawdę nie trwają długo. Natomiast jak idziecie do nowego sklepu, to musicie się przestawić, a my tego naprawdę nie lubimy, więc dzisiaj tak po prostu przy okazji zrobiliśmy zakupy w Aldi, żeby zobaczyć też, czy mają tam inne produkty niż w Lidlu, ale powiem Wam, że w Lidlu jest dużo większy wybór produktów, no i ceny są znacznie niższe. Tutaj mamy znowuż jakieś promocje na wycieczki z Aldi. Tutaj są jogurty, jakieś takie mleko do picia owocowe 59 centów. Sery w plasterkach euro 69. Powiem Wam, że miszmasz, wszystko jest i nic nie ma. No i ostatnia strona. Tak to wygląda. Powiem Wam, że nikt nie chodzi z gazetkami na zakupy i praktycznie nikt nie patrzy, co tam na promocji jest w tej gazetce, bo ceny w zasadzie są te same i nawet jeżeli tutaj piszą, że tam 38% przeceny, to to jakaś ściema jest, bo tak jak wiecie, te promocje to są jedne wielkie oszustwa. Tu podwyższą, tu przecenią i udają, że coś jest tańsze. Więc moi drodzy, jak zwykle z torby, z Biedronki zaczynamy haul zakupowy dzisiaj ze sklepu Aldi. I tak jak widzicie, mam już na blacie wyjęte jabłka. Jabłka są rzeczywiście w Aldi tańsze, bo 2 kilo jabłek kosztuje 1,49 euro, więc jest to sporo taniej niż w Lidlu. Ale sprawdzimy, czy te jabłka będą warte w ogóle swojej ceny. No mają być twarde i soczyste, ale wiecie jak to jest. Trzeba samemu sprawdzić, żeby się przekonać.
Następnie mamy jajka. Zazwyczaj biorę jajka w rozmiarze M lub L. Dzisiaj rozmiaru L nie było, więc wzięłam rozmiar M i takie jajeczka 10 sztuk, 1,99 euro. Zwykle siata z Biedronki i zaczynamy wyciąganie zakupów. Kupiłam taki sznycel wegetariański i powiem Wam, że ten z Biedronki naprawdę był pyszny, więc zakupiłam w Aldi również ten sznycel i on kosztował 2,39. Tutaj są dwie sztuki, więc na obiad dla dwóch osób jak znalazł. Kupiłam również wegańskie paluszki rybne, zobaczymy czy to będzie w ogóle smakowało rybą i jak sprawdzę czy to w ogóle jest zjadalne, to dam Wam znać. I takie paluszki rybne, tak jak widzicie, w gramaturze 190 gram, tutaj naprawdę nie ma za dużo. Ostatnie te produkty, które brałam w Lidlu, braliśmy po dwie paczki, bo dla dwóch osób niestety jedna paczka to jest za mało. Paczka takich paluszków rybnych 2,39, no za 190 gram jest to dość sporo, ale w tym tygodniu już nie chciałam ryzykować i brać po dwa opakowania, bo powiem Wam, że ostatnio wzięliśmy naprawdę sporo falafeli i wszystkie były okropne. Dodana jest do tych falafeli taka przyprawa, której my nie lubimy i szkoda wydawać nawet tych 2 euro, żeby je wyrzucić, więc wzięłam dzisiaj po jednej paczce, to kosztowało 2,39, więc jak sprawdzimy, że to smakuje rzeczywiście i jest w naszym guście i smaku, to zawsze można sobie dokupić. Kupiłam też takie mięso mielone, bo powiem Wam, że mięso mielone takie wege mam już sprawdzone i zawsze można z tego coś zrobić, jak nie właśnie takie a la frykadele, czyli kotlety mielone, to można zrobić jakieś takie zawijane gołąbki z kaszą, z ryżem i z sosem i to na pewno będzie smaczne, bo ja sobie to sama doprawię tak jak lubię. Następnie kupiłam kiełki, powiem Wam, że w ogóle nie wiem po ile te kiełki, bo były ostatnie dwa opakowania i w ogóle nie mogłam znaleźć ceny. Następnie mamy tutaj takie kluski, my czasem właśnie kupujemy takie gotowe kluseczki, znalazłam te i takie gotowe kluski 1,49 euro. Następnie z torby wyjęłam 3 opakowania wędzonego łososia. Tak jak wiecie, u nas bez łososia nie może się obyć, bo nie kupujemy już w tej chwili w ogóle mięsa, więc musimy mieć coś na kanapki, a z łososia zawsze można wykminić jakąś pastę jajeczną czy jakąś inną, więc łosoś musi być konieczny. Łososia 2,99, więc jest nieco tańszy niż w Lidlu. Następnie tutaj mamy z torby bułki hamburgerowe, no niestety oni nie mieli tych ciemnych bułek, co są w Lidlu i nawet nie znam ceny tych bułek, ale wzięłam 4 sztuki, bo też mam 4 sztuki hamburgerów, mięsa czyli, więc nie chciałam brać tych 6, bo co mam zrobić później z 2. Zakupiłam również taką sałatę, ponieważ ostatnio robiłam hamburgery, powiem Wam, że były naprawdę pyszne i takim jednym wege hamburgerem można się naprawdę najeść, ale jednak brakowało coś zielonego, więc wzięłam sałatę, a resztę zużyjemy do kanapek lub po prostu na surówkę. Sałata na pewno się u nas nie zmarnuje. Powiem Wam, że główka sałaty nie jest bardzo droga, euro 29, nie wiem ile sałata w tej chwili kosztuje w Polsce, ale jest już po sezonie, więc musimy brać to pod uwagę. Euro 29 to nie jest chyba dużo za taką dużą masłową sałatę. No i tutaj znaleźliśmy w Aldim takie kiełbaski wege. Patrzcie na to, biała kiełbasa w wersji wege. Nie wiem w ogóle z czego ona jest zrobiona, nie wiem jak jest doprawiona, musimy wypróbować, ale jak będzie nam smakowała, to na pewno będziemy po produkty wegańskie udawać się do Aldi, bo tam jest naprawdę duży wybór.
I ostatnia rzecz z mojej torby są to ziemniaki i powiem Wam, że ziemniaków jest Aldim naprawdę duży wybór. Jest ziemniaków kilka rodzajów, ja wzięłam dwa rodzaje, tak jak widzicie to są takie miękkie ziemniaki do ugniecenia, one się bardzo szybko gotują i taki worek 2,5 kg kosztuje 2,29 zł. Kolejna torba i wyjęłam już z niej kolejne kiełbaski wegańskie, tak one wyglądają. To są takie kiełbaski a la parówki, ale tak jak widzicie bez dodatku mięsa, więc sprawdzimy, czy one w ogóle smakują jak parówki. Te kiełbaski, te białe i te kosztowały 2,29 za 4 sztuki, no to chyba jest to sporo. Ale sprawdzimy, czy będą one w ogóle nam smakowały, bo tak jak Wam mówiłam, na falafele niestety się nacięliśmy. Darek wziął sobie dzisiaj takie 3 bagietki. Te bagietki nie wiem w jakiej cenie, ale myślę, że około 1,50 euro. One są z takim masełkiem ziołowym. Czasem na szybko, jak się wróci z pracy, to po prostu wkłada się do mikrofali czy piekarnika i szybko można coś sobie przegryźć. Kupiliśmy również śledzie, bo bez tego u nas również nie może się obyć. No wiecie, te mięso trzeba jednak czymś zastąpić, a takie śledzie w pomidorach naprawdę są pyszne. Kolejna rzecz, siatki, tak jak widzicie, wegańskie mięso i jest to taki kebab gotowy, przyprawiony. Sprawdzimy, czy ta przyprawa przypadnie nam do gustu, czy będzie tak jak z tymi falafelami i trafią one do kosza. Jedno takie opakowanie kosztuje 2,49 zł. Tutaj mam drugą paczkę kiełek. Bardzo lubimy właśnie kiełki w okresie zimy. Następnie mamy taki tarty cheddar. Ten cheddar 1,99 euro. W Lidlu w ogóle nie ma takiego wyboru serów jak w Aldim. Następnie mamy taki ser w plasterkach Adamer. Zobaczymy, jak on będzie smakował, bo w Lidlu zazwyczaj bierzemy jeden rodzaj sera, taki z dziurami i bardzo nam on smakuje, a ten, powiem Wam, kosztował 2,79 zł. Zobaczymy, czy będzie równie smaczny jak ten z Lidla. Następna rzecz siatki to jest kalafior, bo chcę w weekend zrobić taką kalafiorową sałatkę. Kupiłam również waciki, bo mi się skończyły, a nie chciało mi się wchodzić do DM-u, bo wiecie jak to jest. Wchodzicie po waciki i wychodzicie z dwoma siatkami. Następnie kupiłam taką małą kapustkę pekińską, bo mam pomysł na to wegańskie mięso mielone, aby zrobić gołąbki, ale z takiej właśnie kapusty. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was na mój kanał kulinarny. Cóż tu następnie mamy? Następnie mamy takie pasty. Powiem Wam, że te pasty również są w Lidlu i wzięłam tutaj pastę z pomidorami i taką pastę z fetą. Naprawdę one są pyszne. Wybieram zazwyczaj te z pomidorami i te z serem, bo te smakują nam najbardziej. Jedno takie opakowanie, 1,29 euro. Cóż tu jeszcze mamy? Mamy tutaj pieczarki i powiem Wam, że ja nigdy nie kupowałam tych ciemnych pieczarek, a dzisiaj one były na promocji i takie opakowanie kosztowało 1,11 euro, więc kupiłam te, a zwykłe pieczarki w tej samej wadze były po 2 euro, więc cena była prawie podwójna. Kolejne rzeczy i tak jak widzicie, kupiłam dwa rodzaje cukinii, taką żółtą, 2 sztuki i zieloną i to są cukinie bio. Tak jak Wam mówiłam już kiedyś, jak mam cukinię, paprykę i cebulę, to zawsze coś wykminię, więc zakupiłam te. Cena kilograma to było 1,99 euro, ale nie wiem ile zaważyły moje. I
Tutaj mamy wegańskie hamburgery i powiem Wam, że te hamburgery 2,49 i są przepyszne, naprawdę dużo lepsze niż normalne hamburgery. Powiem Wam, że ja normalnych hamburgerów nigdy nie jadłam, ponieważ brzydziłam się tego mięsa, nie wiedziałam, co w tym mięsie się znajduje. Tak jak wiecie, to mięso do hamburgerów to jest zmielone z wszystkiego, więc też nigdy hamburgerów nie jadłam. A jeśli chcecie zapróbować wegańskiej kuchni, to polecam Wam spróbować wegańskie hamburgery i zrobić sobie je po swojemu, pod swój smak. I to à la mięso smakuje naprawdę pysznie, jest fajnie przyprawione. Mi i Darkowi smakuje, więc jeżeli chcecie przestawić się na kuchnię wege, to zacznijcie właśnie od hamburgerów. Na rzecz jest to taki tarty ser i tutaj są dwa rodzaje sera, tu jest mozzarella i gouda, więc przyda mi się do jakichś zapiekanek i taki serek 1,99 euro, więc cena taka sama jak w Lidlu. Zakupiłam sobie również zielone takie natki, pietruszki i koperek. Jeden taki kosztuje 1,19 euro. Ja sobie pokroję i zamrożę, bo nie zużyję całego. No i ostatnia rzecz w mojej torbie jest to papryka. Tak jak widzicie, rozwalił mi się worek i zebrał mi się już opierdziel przy kasie, że zazwyczaj wybieram albo zepsute, albo dziurawe. No ale nie zauważyłam, a mam nadzieję, że wszystkie papryki, które miały być w środku, są. Wszystkie są dobre, żadna nie jest zepsuta. Papryka taka właśnie czerwona. Nie wiem, ile tutaj jest, chyba pół kilograma, tak, 500 gram, 1,49 euro. Moi drodzy, ostatnia siatka. I tak jak widzicie, w tym tygodniu są tylko trzy siatki, więc to dowodzi tego, że w tym tygodniu zakupów jest dużo mniej. Pierwsze mamy takie bułeczki do wypiekania w piekarniku, paczka takich bułek z pełnego ziarna 89 centów. Następnie mamy takie gotowe kluski. Powiem Wam, że się zastanawiałam, bo jest taka gotowa masa na kluski i ona kosztuje 1,29 euro. I te kluski kosztowały gotowe również 1,29 euro. One są dokładnie z tej samej masy, więc ja naprawdę chcę zaoszczędzić mój czas i jak mogę skorzystać z takich gotowych dań, to zazwyczaj właśnie to robię. 1,29 euro mamy gotowe kluski i są naprawdę bardzo smaczne. Tutaj mamy drugie opakowanie tych przepysznych hamburgerów. Następnie wyciągam gruszki i ta sama historia co z zeszłego tygodnia. Zapakowany kilogram gruszek 1,29 euro, natomiast gruszki luzem 1,99 euro, więc czym to jest spowodowane? Czy te gruszki są tamte inne, lepsze, a te są gorsze? Bardzo fajnie wyglądają, niestety są twarde i muszą poleżeć, ale ostatnio tamte, które wzięłam i które były również w folii, były pyszne. Było po 1,29 euro i tak jak widzicie, ono jest o smaku migdałów, więc zobaczymy, czy będzie lepsze od tamtego mleka z Lidla Baristy. Ponieważ tam to jest naprawdę bardzo smaczne, kawa jest rewelacyjna. Następnie mamy tutaj surówkę taką z białej kapusty i ta surówka jest dokładnie taka sama jak w Lidlu i my ją bardzo lubimy. No i ostatnia rzecz z siatki są to ziemniaczki 2,5 kg. Tak jak widzicie, jest to inna odmiana. Te są ziemniaczki nieco twardsze, więc one nadają się na frytki, na placki, na tego typu rzeczy. I jednak taka siatka 2,29. Więc moi drodzy, to były w tym tygodniu całe moje zakupy 85 euro. Czy to jest dużo, czy mało? Oczywiście piszcie w komentarzach. A ja już nie przedłużając, żegnam Was dzisiaj serdecznie, pozdrawiam cieplutko i do następnego filmu. Pa, pa!